Podczas czerwcowego szczytu NATO w Brukseli może dojść do spotkania Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział na 14 czerwca szczyt sojuszu, który ma się odbyć w Brukseli. Szczyt dla Polski ma być odpowiedzią na pytanie, jak będzie wyglądał sojusz po zmianie administracji w Stanach Zjednoczonych z administracji Trumpa na administrację Bidena. Która zapowiada i wydaje się, że te wstępne ruchy nowego prezydenta wskazują na to, że to wykonuje, czyli reset relacji euroatlantyckich Stanów Zjednoczonych z Europą. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Przy okazji szczytu w Brukseli pojawia się też opcja rozmowy w cztery oczy prezydentów Andrzeja Dudy i Joe Bidena. Spodziewamy się, że będzie spotkanie i możliwość spotkania najbliższa będzie na szczycie NATO. A jeśli chodzi o wizytę czy naszego prezydenta w Stanach, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, no to jest kwestia w dalszej perspektywie. Paweł Soloch dodaje, że trudności w zorganizowaniu takiego spotkania polegają na różnych stylach pracy administracji Bidena i administracji jego poprzednika. Nie sprzyja też sytuacja epidemiczna. Jednak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że w stosownym czasie do spotkania prezydentów dojdzie.